witamy Państwa serdecznie. No mamy tutaj najbardziej optymalne miejsca. Rzeczywiście si so, wolny czas. Trzymajmy się kupy. Dzisiaj te supermarkety są zamknięte, bo zakazano handlu. Może i dobrze, może i źle, nie wiem. Jesteśmy w Warszawie. Warszawa się nie dała, tu jest linia Mysia. Państwo zobaczyli, jak pusto. No bo ludzie nie idą do supermarketu, a idą tutaj do Ewki, do Bistro Trojka kupić obiad, zjeść, wydać dużo więcej pieniędzy, dużo więcej pieniędzy. I Marszałkowska, proszę Państwa, zobaczymy, co będzie w maju, jak ta cała pielgrzymka będzie wyglądała. Zapraszam serdecznie, sprawdzaj, pilnuj, patrz, jak budują rotundę. Póki co, patrząc się na hotel Polonia, no i na ten cokół, gdzie Biblię pod nim i w śmietniku. No swego czasu tak było, że bardzo dużo tego Nowego Testamentu w wydaniu Gedeonitów, niebieska okładka. No takie malutkie książeczki porobili, żeby to było w kieszeni się zmieściło, Nowy Testament. To wszystkie w śmietniku leżały. Polska nie czyta Biblii i ma już to wszystko od Jezusa 2000 lat się ciągnie przez takie formacje, przez inne formacje. 2000 lat się ciągnie i bardzo źle się Europa wsławiła ze względu na palenie Biblii na stosie, palenie ludzi na stosie i wojny światowe, czyli wszystko, co najgorsze, że Hindusi, proszę Państwa, nieufnie patrzą się na to wszystko i nieufnie wypowiadają się o Europie. I dlatego reklamują swoje. No, że w kraju chrześcijańskim, oto rzekomo chrześcijańskim, przecież to, co się stało już w IV wieku, że wszczepiono nauki wzięte z pogaństwa, pogańskie, kazano wszystkim przestrzegać, prawda? No to przecież to jest przestępstwo. I nawet ludzie dzisiaj nie są w stanie się zorientować, że żyją w oszustwie, że byli oszukani, że ich dziadowie, że ich pradziadowie byli oszukani, a oni muszą to robić, ale myślą, że to tak było od początku, czyli można robić źle, być oszukanym, ale przed Panem Bogiem nie będzie wymówki. Bo ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej, ani syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej. I Państwo zobaczą, że my tu nie gadamy takie ble, 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 terele, mele, kukuryku, lewartow, jak pijak z pijakiem, jak pijak do pijaka by gadał, prawda? Gdzie kuma kumie albo baba babie wsadziła grabie, tylko my mówimy od siebie. Od siebie mówimy, proszę Państwa. No, korzystając z cytatów, z wersetów Pisma Świętego, no bo to Pismo Święte. Wiadomo, jest jedynym autorytetem. Tam jest kinoteka i w prawo zapraszamy już 20 na festiwal LGBT. 20 do 27 filmy LGBT. Z całego świata będą filmy. Francuskie, niemieckie, rosyjskie. No i nasz film 20, proszę Państwa, 1 będzie wyświetlony. 21 o 21.30. No i 22 też o 21.30. Jaki to będzie film wyświetlony? Blady Shadows, czyli Krwawe Cienie. Serdecznie Państwa zapraszamy. No i że te buziaczki przesyłamy. Bądź zdrowa, kak karowa, krasiwa, kak świnia. I tak, proszę Państwa, jak szatan, diabeł przerobił w gady systemy ludzkie, bo skoro biją się wojny, prowadzą światowe, palą w piecu krematoryjnym, palą siebie na stosie, co było wcześniej w średniowieczu, palą Biblię, Słowo Boże, no to to już szatan wcielony, wszystko, a ludzie w gady zrobione. Także daj się uduchowić. Dzisiaj jest okazja. Pójdź sobie na mszę, zorientuj się, gdzie jesteś, kto ciebie wrobił, kto ciebie zrobił, bo najczęściej tak jest. Same oszustwa, systemy oszustystyczne, zmataczone, teraz nikt nikomu nie ufa, nikt nikomu nie wierzy. Nawet mówią, że tu w Polsce jest
wojna, że tu w Polsce Żydzi z Żydami walczą o Tel Awiw, że Żydzi z Żydami walczą o Tel Awiw, że tamta linia rządząca żydowska, ta też rządząca żydowska, ale że udają, że tam do kościoła chodzą, ale walczą o Tel Awiw.